dzisiejszym odcinku razem z Topową Dychą zapraszamy Was na 10 rzeczy, których nie wiedzieliście o Kac Vegas. Prawdopodobnie. Jonah Hill oraz Thomas Hayden Church byli brani pod uwagę do odegrania roli Alana. Według Todda Phillipsa Warner Brothers nie znało Zacha Galifianakisa w momencie, gdy dobierali aktorów do poszczególnych ról. Jonah Hill był pierwszym Alanem, jaki przyszedł im do głowy. Jak sami mówią, pisali postać tak, jakby była młodszym bratem, którego bohaterowie muszą ze sobą zabrać. Todd Phillips i Justin Barta namówili pijanego Tysona, aby zagrał w filmie. Gwiazdor otrzymał propozycję zagrania w filmie w jednym z klubów w Las Vegas. Jak sam przyznaje, był bardzo pijany. Tak czy inaczej, zgodził się zagrać w filmie i półtora tygodnia później był już na planie. Żona Jonga przechodziła chemioterapią w trakcie powstawania filmu. To sceny z panem Chow pomogły aktorowi pozbyć się części stresu, który spowodowała choroba żony. Aktor przyznał, że pan Chow pomógł mu w walce z jego własnymi demonami, a praca na planie była miłą odskocznią. Reżyser i Bradley Cooper bardzo mu pomagali. Współscenarzysta Kac Vegas wpadł na pomysł dodania do napisów końcowych małego bonusa. Wiedzieliście, że kobieta widoczna tam z Alanem w jednoznacznej sytuacji w windzie kasyna była kiedyś gwiazdą porno? Na początku nikt tego nie zauważył, ale gdy tylko zarząd Warner Brothers zobaczył nasz bonusik, film został zaakceptowany. Wszystkie sceny z niemowlakiem były dokładnie weryfikowane. Zarząd nie chciał ich dopuścić, a kilka z nich zostało wyciętych. Wszystko w obawie o reakcję widzów na sytuacje, w jakich przedstawiane jest dziecko. Na szczęście nie zostały one usunięte i finalnie zapewniły nam dużo rozrywki. Wyrwanie zęba nie stanowiło problemu dla Eda Helmsa. Do sceny, w której Stu ma wyrwany ząb, nie użyto żadnych specjalnych rekwizytów ani filmowych sztuczek. Jeden z zębów Eda Helmsa nigdy nie odrósł po tym, jak wypadł mu mleczak, więc używa on implantu dentystycznego. Był on po prostu wyjmowany, gdy nagrywano sceny, w których Stu ma braki w uzębieniu. Helms przyznał jednak, że usunięcie implantu utrudniło mu granie w The Office. Lindsay Lohan również była brana pod uwagę do roli Jade. 2009 nie był najlepszym rokiem dla Lindsay. Była to oczywiście kwestia jazdy po pijaku. Oprócz tego nie została przyjęta do roli stripteaserki, ponieważ producenci uznali, że jest za młoda na taką rolę. Mając na uwadze wydarzenia w filmie, może to i lepiej. Vegas, Tygrysy i Lindsay to przepis na katastrofę. Oryginalny scenariusz nie zawierał pana Chow ani Tygrysów. Po otrzymaniu scenariusza, wtedy zatytułowanego Co dzieje się w Vegas, reżyser Todd Phillips oraz współscenarzysta Jeremy Garelick zmienili postać Bradleya Coopera z handlarza samochodami na nauczyciela i przerabiali scenariusz od końca do początku, aby umieścić w nim kilka niespodzianek. Bohaterowie filmu nie mieli okazji, by narobić bałaganu w Caesar's Palace. Pokój, w którym obudzili się po nocy spędzonej na rozpuście, nie jest lokalem w hotelu Caesars, którego wynajęcie kosztuje minimum $1600 za noc. Jest to jedynie scena dźwiękowa w Los Angeles. Scena została jednak odwzorowana na podstawie apartamentów tamtego hotelu oraz tak zwanego apartamentu Rain Man. Film był po części spotkaniem po latach dla byłych pracowników Daily Show. Tak się złożyło, że wśród obsady Kac Vegas znalazło się czterech byłych korespondentów Daily Show. Ed Helms, Matt Walsh, Rob Riggle oraz Rachel Harris. Na dzisiaj to już wszystko. Klikając w adnotację widoczną na ekranie, możecie przejść do filmu Topowej Dychy, w którym wystąpiliśmy gościnnie. Z naszej strony to tyle. Do zobaczenia.